Poszłam z mi na imprezę w piątek. Oni już mieli dość, no bo się wybawili. Ja dość nie miałam, więc zostałam z obcymi ludźmi. W sobotę stwierdziłam, że mam dosyć, ale napisał kolega. I on ja czarek, przynajmniej nie, nie przynosi narkotyków. Przyjdę, ale, ale ci nie dam. No i przyszedł, no i oczywiście, jak zamówił te narkotyki, jak one już były w domu, to już nie, nie miałam takiej opcji, żeby nie wziąć. Marto, to, jakie miałeś dzieciństwo? To jest takie pytanie, jakie ja miałam dzieciństwo, to jest takie pytanie, na które nie do końca mam jednoznaczną odpowiedź. Bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, są takie dwie myśli, które mi przychodzą do głowy. Pierwsza to dobre, a druga to samotne. I um, mam wrażenie, że nie było żadnych. Bardzo złych momentów, tylko bardziej e, moja mama dużo pracowała. E, ja byłam, dużo czasu spędzałam ze swoimi dziadkami, ale to generalnie, to wielu moich znajomych mam wrażenie, że miało podobne, e, podobne dzieciństwo. E, natomiast ja byłam dzieckiem, które potrzebowało e, chyba więcej po prostu uwagi więcej bycia obok. I i chyba powodem tego była po prostu ogromna moja wrażliwość. Jak sobie z tym radziłaś? Z jakąś samotnością, czy tym brakiem bliskości, który Ci był potrzebny? Chyba sobie z tym nie radziłam. Ja pamiętam, że dużo płakałam. Dużo płakałam ze swoim ojcem, którego nie było. Potrafiłam codziennie. Natomiast nie wiem do końca, za czym tęskniłam. Bo to nie, chyba nie za nim. Chyba ja sobie wymyśliłam, że, że czegoś mi brakuje i e, pochłaniał mnie wtedy e, ogromny smutek. Ja miałam potrzebę w ogóle płakania. E, I duża szansa, że e, po prostu generowało się we mnie coraz więcej napięcia, w związku, e, w związku z tym, że nie mogłam sobie z wieloma rzeczami poradzić. No i potem się zaczęły pierwsze uzależnienia, czyli na przykład zaburzenia odżywiania. Powiedz, co się stało z Twoim ojcem? E, wiesz co, mój ojciec, po prostu moje ryce się rozwiedni, jak ja miałam jak ja miałam rok. Więc mój ojciec w ogóle, w ogóle praktycznie nie uczestniczył w moim życiu. Go po prostu nie było, więc ja sobie nakręciłam taką narrację właśnie tej tęsknoty, mimo tego, że do końca nie wiedziałam, za czym tęsknię. E, no, chyba, chyba tyle. Pozostawił w tobie jakiś brak, po prostu. Ja chyba w ogóle czuję brak, ale ja nie wiem, czy to za czymś konkretnie. Ja nie jestem pewna, czy jakby ojciec był obok to, by mi ten brak wypełnił. Chyba, chyba nie, chyba to nie na tym polega. Chyba to jest coś, coś we mnie, co muszę sobie sama wypełnić i żaden człowiek raczej, raczej tego nie zrobi albo nie zrobiłby. Jedzenie w pewnym momencie miało pomagać czy być czymś, co łagodziło to poczucie braku? Ja, jako osoba uzależniona, i ja to widzę do dzisiaj, e, chcę cały czas e, robić takie rzeczy, żeby było mi dobrze. E, czy to jest oglądanie seriali, czy to jest spanie, e, czy to jest unikanie pewnych niewygodnych sytuacji, tak? Jedzenie to przyjemność, więc ja chciałam mieć tą przyjemność cały czas. <laughs> e, to było najłatwiejsze i najszybsze, tak? W gimnazjum też nie było Netflixa, bo Netflix jest, Netflix jest od niedawna tak naprawdę. Nie było internetu. No to co mogłam zrobić? No mogłam się zajadać. Gimnazjum to też był taki moment. W ogóle twór gimnazjów jest dla mnie jakimś strasznym tworem, bo to jest wsadzenie dziecka na 3 lata. Ogromnego napięcia, i, i dopiero co w ogóle przyzwyczajenie się do ludzi, a nagle zmiana na kolejną szkołę. Trzy lata to nie jest dużo na adaptację, moim zdaniem. I, i, I po prostu wygenerowało się we mnie ogrom napięcia w związku z nowym otoczeniem, nowymi obowiązkami, dorastaniem, zmiany, zmianą figury w ogóle ciała, mhm. że, że, że musiałam, jakby musiałam mieć jakąś przyjemność. A w związku z tym, że jestem bardzo wrażliwa, no to tej przyjemności pewnie chciałam dużo więcej niż przeciętny człowiek. Czyli e, to były napady jedzenia, które zaczęły tak, się w gimnazjum? Tak, tak, to były napady jedzenia. Ja pamiętam taki moment, nie pamiętam w której to było klasie, ale to jeszcze nie było kompulsywne, jak zaczęłam jeść ziemniaki w zupie bez gryzienia. Ja je tak pochłaniałam po prostu. Pochłaniałam to jedzenie i się zastanawiałam, w ogóle dlaczego w sumie tego nie gryzę, tylko tak sobie tak pochłaniam. I, i, I to był jakiś taki pierwszy chyba alert, że, 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 że coś jest nie tak. Jak to się rozwijało? Czy to postępowało, czy miałaś po prostu takie napady raz na jakiś czas? Ja w ogóle zaczęłam tyć, ale bez, żadnych, bez żadnej konkretnej przyczyny. Zaczęło mi się bardzo ciało zmieniać. Trądzi, ktycie. No to, to było straszne, bo to było poza moją kontrolą zupełnie. Ja wtedy też dużo ćwiczyłam, więc to nie jest tak, że byłam zaniedbaną nastolatką, która jest słodczy. No i obsesję na punkcie swojego wyglądu ja miałam od zawsze. Obsesję na punkcie swojego wyglądu miałam już w, na początku podstawówki. Pamiętam, jak sobie leżałam z moją przyjaciółką na plecach. Leżałyśmy sobie i e, mieliśmy rozluźniony brzuch. I ona zawsze miała ten brzuch wklęsły, a ja miałam trochę wybrzuszony. I się zastanawiałam, dlaczego? Dlaczego ona ma tak, a ja tak dużo ćwiczę? U mnie to pewnie było jakieś mięśnie też, nie? A ja tak ćwiczę i tak o siebie dbam. I, i ona, ma zawsze, ona zawsze jest chudsza. Więc ta obsesja na punkcie wyglądu była zawsze. Więc jak mi ten wygląd zaczął się zmieniać, no to wiadomo, że no było w ogóle psychicznie mi coraz gorzej. I miałam dzienniki, ja je odgrzebałam niedawno. I tam było dokładnie codziennie ile ważę, co zjadłam, ale tam były, jadłam takie rzeczy pod tytułem jedna grahamka, serek wiejski. Ja nie jadłam dużo. Wtedy dla mnie napadem było to, że ja nie chciałam, a zjadłam powiedzmy, nie wiem, trzy parówki i, yy, i kanapkę. Gdzie teraz dla mnie takie jedzenie to jest to sobie po prostu zjem, tak? Jakby nic takiego się, nic takiego się nie stało, po prostu. Yy. Wtedy to było dla mnie jakiś dramat, ale to chyba też dlatego, że, yy, że to też było trochę poza moją kontrolą. Yy. No i potem tego było coraz więcej. Ja też y, mam tak z nauką, no bo byłam w szkole, więc się uczyłam i dużo wam mnie frustracji wzbudzała szkoła. Ja nie potrafiłam do końca się pewnych rzeczy nauczyć. Mogłam na pamięć, ale y, wiele rzeczy mi sprawiało dużą trudność. Do dzisiaj w ogóle tak mam, że wiele rzeczy mi sprawia trudność. Może nie widać po mnie, ale, y, ale jest to dla mnie ciężkie. Y, więc ja po prostu... W tym napięciu i w tych nieumiejętnościach i na tłoku nauki, bo ja chciałam się dobrze uczyć, ja nie olewałam szkołę. No to pierwsze, co robiłam, doszłam do lodówki yy, i jadłam dużo, 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 pewnie też, żeby naładować swój mózg, yy, ale tego było coraz więcej. Więc ja tyłam, tak. Potem miałam wyrzuty, potem tyłam, potem nauka i w ogóle i to koło się jakoś tak yy, no, zamykało. Yy, I te kompulsje były, no już. Cały czas. Ja miałam to co mniej więcej chyba 2 lata, 3 lata, no to tak tyłam 15 kilo, chudłam, tyłam, chudłam. Czy kiedy miałaś te napady jedzenia, widziałaś, że jest problem? Nie, ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to ciężko o mechanizmy obronne. Bo w momencie, kiedy ja nagle z dziewczyny, która waży 65, zamieniam się w dziewczynę, która waży 86, no to łatwo mi jest przyznać samej przed sobą, że mam problem. Czy robiłaś z tym cokolwiek? No próbowałam wiele rzeczy robić z zaburzeniem jej odżywiania. Przecież yy, diety... No ja nie traktowałam tego jako choroba emocji. Ja myślałam, że pójdę na Dąbrowską, tak, na detoks Dąbrowskiej i mi to minie, bo tak pisało w internecie. Myślałam, że zacznę więcej biegać, no to, no to przecież mi się też jakieś hormony szczęścia zaczną uwalniać, będę chudno, no ale to jest to wciąż jakby, to nie tak działa. Te zmiany w Twoim ciele, co one robiło z Twoim poczuciem własnej wartości? Ja nie miałam poczucia własnej wartości. <gry> ja nie miałam go. Do tego stopnia, że jak ja chudłam. To sobie myślałam, co z tego, że schudłam skoro jestem głupia? <laughs> Nic nie pasowało do siebie. To jakby nieważne, co by się stało, nie mogłaś wygrać. To było, to była przegrana pozycja niezależnie od tego, ile bym zarobiła, ile bym nie ćwiczyła, ile bym nie schudła, ile bym nie przeczytała książek. To w ogóle w ogóle nie miało znaczenia. Więc zaczęło się od jedzenia. Kiedy weszły inne używki? Alkohol, no to pierwszy raz się upiłam, jak mam w pierwszej gimnazjum. To tam się ma 12 lat. 13. Mhm. To już tak, że, że mnie przeprowadzili obrzygano do domu. To pamiętny pierwszy raz. To, to był taki pierwszy raz, że na chwilę zapomniałam o tym alkoholu. Um... Marihuanę zapaliłam y, późno, tak samo inne rzeczy. Y, marihuanę zapaliłam, jak miałam lat y, 18. Bardzo nie polubiłam tej y, używki, tego narkotyku. Miałam ogromne lęki, no ale jakby to mi nie przeszkadzało, żeby, y, żeby palić, bo by to, że coś miało złe, zły na mnie wpływ, no to, to nie jest tak, że ja po prostu odmówiłam. No a reszta, no stymulanty i inne rzeczy, no to tak miałam właśnie 21 może. Ale już na grubo. To już jak, jak, jak spróbowałam, no to, to już było moje wejście do królestwa zajebistości i niekończącego się potencjału. Od czego się zaczęło? W sensie jaki narkotyk? Y to jaki narkotyk to ciężko mi powiedzieć, bo, bo, bo moim zdaniem to wszystko jest tak wymieszane i ze sobą połączone, że to. Natomiast to, to był stymulant. Jakiś stymulant, proszek to był. Byłam wtedy w klubie. No i no, to było wspaniałe. To było wspaniałe, ja po prostu nagle poczułam się boginią seksu, wiesz, boginią w ogóle... Świat jest mój, mam nieograniczone możliwości, wszystkie dziewczyny są moje. Naprawdę. No i, i nie chciałam, żeby ta noc się kończyła, więc zmieniłam klub na inny, no już taki stricte ćpuński. Już tyle po prostu narkotyków w siebie wpakowałam, że po prostu moje gałki oczne prawie wyskoczyły z orbity. Naprawdę. No to już, to, to już... No myślę, że już wtedy wiedziałam, że to jest już mój świat. Dla kogoś z tak niskim poczuciem własnej wartości, z tak dużą wrażliwością, jeżeli ktoś taki trafia na substancję, która nagle sprawia, że czuje się niezwyciężony, co to robi z głową? Nie, no, tak, tak sobie myślę, że generalnie życie jest ciężkie. Nie mówię, że u każdego, no bo jakby nie generalizuję. Natomiast no, przeciwny człowiek spotyka się z wieloma trudnościami i, i po prostu jednym jest, um, jedni szukają rozwiązań i jakoś potrafią się w tym odnaleźć, nawet jak jest ciężko, a, a inni po prostu rezygnują, bo, bo, um, bo nie pozwala im na to układ nerwowy. O czym mi mówił wielokrotnie mój terapeuta, że ja ze swoim układem nerwowym nie wygram. Więc potrzebuję dodatkowych narzędzi, żeby, żeby sobie wypracować pewne, pewne schematy, które mi pomogą funkcjonować w sposób właściwy. Po tym twoim pierwszym razie ze stymulantami, kiedy zdałaś sobie sprawę, że to jest twój świat. Jak to się dalej potoczyło? Jak wyglądał ten kolejny etap? Kolejne etapy wyglądały tak, że ja całe swoje życie dostosowałam do używek. Znaczy, to nie jest tak, że nawet, że ja chciałam, ale to już jakby takie przyciąganie. To już po prostu nagle moje otoczenie, to już było to otoczenie polskie. Czyli ja na przykład zamieszkałam. Mieszkałam wtedy u koleżanki i ona powiedziała, że, żebym u niej przestała mieszkać. Wprowadziłam się do, do mieszkania, w którym byłam sama. Nagle znalazłam przyjaciela, który ćpał, więc ja sobie uwiłam gniazdko, ćpuńskie gniazdko sobie uwiłam. Byłam w mieszkaniu z kolegą, z którym brałam narkotyki. On był z otoczenia, które brało narkotyki. Ja miałam duże mieszkanie, więc do tego mieszkania przychodziły osoby, które brały narkotyki. No, po prostu dostosowałam otoczenie do tego najnormalniej w świecie, tak? Olewałam swoich przyjaciół z dzieciństwa, bo już liczyło się inne towarzystwo. Co się działo w Twoim codziennym życiu? Jak, jak ono się miało do tego? Ja pracowałam w gastronomii, więc jakoś tak próbowałam dostosować to w taki sposób, żeby być żywa na zmianach. Natomiast już doszło do tego, że jako menadżer przychodziłam totalnie wyćpana. To było widać, wszyscy to widzieli. Ja miałam też duże lęki. To nie jest tak, że, że jak nie pan było ok, jak pan było nie ok. Tylko w ogóle miałam coraz większe, coraz większe reakcje organizmu, miałam mgłę, mgły mózgowe, taki brain fog, że przychodziłam i, i tak parowały we mnie emocje, że nagle wszystko było jakby za mgłą i ja jakby ciężko było ze mną o jakiekolwiek interakcje. Um, więc jedyna ulga, um, jedyną ulgę, którą czułam to było po narkotykach, um, ale też nie do końca, bo jak byłam naćpana w pracy, to um, też miałam lęki. W związku z tym, że ktoś to zauważy, a widzieli wszyscy. Um. No, czy więc... ktoś ci o tym mówił, czy dopiero po czasie zorientowałaś się, że wszyscy musieli to wiedzieć? W pracy nikt mi o tym nie mówił. W pracy mam wrażenie, że wiele osób mną gardziło. I nie brało mnie na poważnie i się wcale nie dziwię. Mm. A wśród Twoich e, bliskich, e, znajomych e, były momenty, kiedy niepokoili się o ciebie? Od zawsze się niepokoili. Znaczy, to jest tak, że jedna przyjaciółka to nigdy nie lubiła mojego towarzystwa. E, druga e, druga. Z, z, Druga cały czas e, e, miała, e, no nie pretensje, ale ze mną rozmawiała o tym, że z nią nie spędzam czasu. To nie musiało tyczyć się w ogóle stricte substancji, mm. tylko w ogóle jakby całego mojego życia. Trzecia rozmowa była o tym, że trochę może życia nie ogarniam i e, może ktoś chce mi pomóc. Jak już zaczęłam stricteć pać, e, to e, no ja, ja zawsze dbałam o to, żeby ludzie wszyscy mnie lubili, żeby mieć dobrą reputację, żeby. E, no a, a nagle po prostu całe moje hermetyczne środowisko nazwało mnie czpunką. Boże, to było okropne. Jaki to był moment, kiedy do tego doszło? Kiedy brałam dużo stymulantów i no, jestem dosyć hermetycznego środowiska y, osób queer, LGBT. Y, więc z wieloma osobami się znaliśmy, to były podobne imprezy, cały czas takie same, tak? Więc widać było zmianę mojego zachowania. Y, jakby no, to jak ludzie widzieli. No, i na przykład dosyć obca dziewczyna potrafiła mnie wziąć na bok i powiedzieć, słuchaj, Marta, czy wszystko jest ok jak coś to jestem. A ja tak patrzyłam na niej mówię, ale jest okej. Okay. Ola, jest okej, okay. o co ci chodzi? Także obce osoby już zaczęły jakieś tam. A co sobie myślałaś, kiedy coś takiego słyszałaś? No, że ludzie nie ogarniają tego, co to są narkotyki, że je demonizują, że to wcale nie jest takie złe. I ja, ja w ogóle, jakby teraz y, też nie uważam, ja w ogóle nie demonizuję, jakby substancji. E, niech sobie ludzie biorą, co chcą. E, natomiast y, ona raczej się nie martwiła, dlatego że, że ja brałam i próbowałam, tylko ona się martwiła, bo przesadzałam i widać było, że y, no ewidentnie. No, te narkotyki zdominowały moje życie, po prostu. Nazwałeś to chorobą emocji? Co to znaczy? To znaczy, że chorobę emocji, to znaczy, że zachowania wynikają z, z emocji, po prostu, ale z różnych. Znaczy, zazwyczaj to jest raczej napięcie. Czyli to jest naukowe regulowanie uczuć, tak zwane. Czyli, czyli jest sytuacja, są jakieś uczucia, ja muszę te uczucia, coś z nimi zrobić, bo jest ich po prostu za dużo, jakiekolwiek te uczucia nie są, no i muszę wykonać jakąś czynność albo no, wykonać jakąś czynność, wziąć substancję, żeby ją załagodzić. To brzmi jak coś, o czym dowiedziałaś się na terapii. Zdecydowanie na terapii. Kiedy trafiłaś na terapię? Miesiąc przed swoimi 26 urodzinami. To była Twoja decyzja, żebyś na nią udać? Czy ktoś Cię do tego namawiał? To była, to była moja decyzja, ale ona kiełkowała i ja wcale nie planowałam trafić na odwyk. Ja planowałam trafić na terapię lękową. Bo ja się w ogóle do samego końca nie utożsamiałam z uzależnienia, czy w ogóle chyba bym na to nie wpadła. Rzeczywiście, ostatnio patrzyłam na wiadomości, chwilę przed terapią, i pisałam koleżance, że idę na odwyk, ale tam było o jedzeniu. I ja też z taką świadomością sobie poszłam na terapię uzależnień, że ja jestem jedzeniocholiczką. Czyli brałaś często narkotyki? Jak często? W tym czasie już pod koniec? Wiesz co? Mm, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, bo dla mnie uzależnienie to nie jest tylko branie konkretnej substancji, tylko zbiór różnych zachowań. Mhm. Eee, czy ja brałam dużo narkotyków pod koniec? Niekoniecznie. Dlatego, że byłam w izolacji i ja już się z nikim nie widywałam, i wolałam już zajadać. Ja po prostu tyłam w oczach i żarłam. Ewentualnie piłam. To było tak, że ja, że ja y, szukałam terapii, y, terapii lękowej. Poszłam na y, Porozmawiać o tym, bo otwierali taką na NFZ, terapię lękowe grupowe. No i pan psychiatra skierował mnie na, do terapeutki uzależnień. Terapeutka uzależnień zaprosiła mnie do siebie. No i ja tam poszłam, ale z takim zamysłem, że, no, że mam zaburzenia odżywiania. Ona już wiedziała. Natomiast ona o tym nie mówiła wprost, że jestem alkoholiczką i narkomanką. ja tam poszłam na ten odwyk i po tygodniu. Um. No, zrobiłam autodiagnozę. Czyli napisałam pierwszą pracę. Pierwsza praca e, miała temat moje ostatnie zapicie i zaćpanie. Kiedy to sobie rozpisałam na kartce, nie w głowie, na kartce. Jak miałam to czarno na białym, no to już jakby się zorientowałam, że coś jest nie tak, i że moje zachowania są po prostu chore. Dlatego pisanie jest dla mnie jakimś takim, w ogóle jakąś taką kluczową rzeczą, bardzo rozjaśniającą. Które z tym tych zachowań, które opisałaś na kartce, były najbardziej mówiące o, o tym, że to jest uzależnienie? Mnóstwo rzeczy. To w ogóle jest taka kwintesencja, czyli poszłam z mi na imprezę w piątek, oni już mieli dość, no bo się wybawili. Ja dość nie miałam, więc zostałam z obcymi ludźmi. No, jakby tak? Pierwszy wykrzyknik. Eee, w sobotę stwierdziłam, że mam dosyć, że ja już po prostu, że sobota to już będzie dzień, w którym ja niczego się nie napiję, ja potrzebuję być dzisiaj trzeźwa, ale napisał kolega. I on ja Czarek, yy, nie przychodź do mnie, bo, yy, no bo nie albo przynajmniej nie, nie przynosi narkotków. Dobrze, dobrze, nie zrobię tego. Eee, przyjdę, ale, ale ci nie dam. No, i przyszedł, no i oczywiście, jakby e, zamówił te narkotyki. Jak one już były w domu, to już nie, nie miałam takiej opcji, żeby nie wziąć. Jak już coś było, no to brałam. E, no i co? No i on poszedł do domu, ale ja byłam wciąż nie dość pana z taką informacją, że w niedzielę mam ostatni termin, zrobić coś do pracy. Mhm. Więc ja w obsesji brania wybłagałam go. Czy mogę od niego wziąć jeszcze? Ja pojechałam do jego do domu, żeby wziąć więcej narkotyków, tak? bo to już była obsesja. Wróciłam do domu. Nie mogłam spać do nie 5-7, wiedząc, że w niedzielę muszę zrobić do godziny 14 ważną rzecz. No więc jedyną opcją, żeby usnąć, było wypicie wódki. Więc o między piątą a siódmą dokładnie nie pamiętam. Wyszłam do sklepu nocnego. Nocnego. <laughs> Ciężko to nazwać sklepem nocnym. Mhm. E, natomiast nie do tego, do którego zawsze chodziłam, tylko już zmieniłam go. Żeby po prostu osoba sprzedająca sobie źle o mnie nie pomyślała. Kupiłam dwusetkę, wróciłam do domu, e, wypiłam, usnęłam. W niedzielę na ogromnych lękach zrobiłam co powinnam, spieprzyłam tą pracę, dostałam duży okrzan. No i no to już miałam dość. To było Twoje ostatnie zapicie zaćpanie? Tak. I miałaś ten moment objawienia, że jesteś uzależniona od alkoholu i narkotyków? Nie. A po napisaniu pierwszej pracy już się zorientowałam, natomiast to jest ciekawe, bo e, łatwiej mi było się zidentyfikować z narkomanią, a nie z alkoholizmem. Więc alkoholizm sobie jeszcze na pół roku zostawiłam. Co takiego w uzależnieniu od narkotyków było lepsze czy łatwiejsze do zaakceptowania niż od alkoholu? E, no właśnie, to też jest ciekawe, bo ja już trochę miałam obsesję na punkcie narkotyków w młodzieńczych latach. Ja już przeczytałam Pamiętnik Narkomanki, Dzieci z Borca Zoo, e, historię Kurta Cobaina, także to było, wiesz, bycie punem to jest takie trochę ciekawe. To jest, e, wiesz, to jest ten Klub 27, Emmy Winehouse, jednak o narkotykach się mówi w jakiś sposób magicznie, mam wrażenie, niestety. I to jest, to, to była dla mnie jakaś taka strefa, bo, bo ja, ja nie wyobrażałam sobie nigdy, że te narkotyki biorę, żeby nie było. To nie jest tak, że ja miałam obsesję, żeby je wziąć. Mhm. Ja miałam obsesję, żeby o tym czytać, bo było to dla mnie, był to dla mnie świat w ogóle nie do. świat, który jest niedostępny który nie będzie dla mnie dostępny nigdy. Mhm. Tak? No dużo osób w ogóle ogląda na przykład filmy o gangsterce, o więźniach, o jakieś takie rzeczy, z którymi w ogóle nie ma styczności. I dla mnie temat narkomanii był, był taki sam. On nie był dla mnie dostępny. Ja nie znałam ludzi, którzy ćpają. Znaczy, dla mnie cipno to była osoba, która sobie daje raczej w żyła no, wiadomo, a potem ale się... myślałaś, że ten świat nigdy nie będzie dla ciebie dostępny? Czy było w nim cokolwiek pociągającego w tamtym czasie dla ciebie, po tych wszystkich lekturach? Nie wiem, czy to było pociągające, ale dawało mi jakiś dreszczyk e, emocji. I, mimo, i, I właśnie na tej podstawie, e, jak e, wyszło na to, że jestem uzależniona, to łatwiej mi było zaakceptować tą narkomanię niż alkoholizm. No bo alkoholik, no to jednak starszy pan. E, pod monopolowym. Mhm. Ile czasu spędziłaś na tej terapii? Ogólnie na terapii odwykowej ponad dwa lata. Coś takiego. A potem jeszcze poszło. To była zamknięta, czy? Dwa miesiące dziennej, i właśnie z półtora roku ambulatoryjnej. Tam były jeszcze przerwy między tymi terapiami, więc to jakby łącznie ponad dwa lata wyszło. I szczerze mówiąc, jak słyszę, że ktoś chodzi na terapię raz w tygodniu, przez godzinę, to dla mnie to jest niewyobrażalne. Niewyobrażalne po prostu. Dlaczego? Bo ja sobie nie. Bo ja nie wyobrażam sobie w moim, na moim miejscu, zmienić cokolwiek, gdzie ja poświęcam czemuś godzinę tygodniowo. Ja musiałam poświęcać temu 10 godzin dziennie. Bo oprócz y, terapii ja potrzebowałam chodzić jeszcze do grup samopomocowych, pisać pracę i tak dalej. Zmienić swoje życie o 180 stopni. Godzina dziennie jest dla mnie jakimś takim, czy może komuś pomaga, bo ja nie mówię, że nie. Natomiast dla mnie to jest niewyobrażalne zupełnie. Ktoś, kto przestaje pić czy brać i e, nic ze sobą nie robi i, e, i trwa jakoś w takiej abstynencji. Wyobrażasz sobie coś takiego? Zachować trzeźwość bez tej pracy, którą wykonałeś. E, to jest tak zwany dupościsk. E, znaczy uzależnienie to w ogóle uzależnienie to nie jest choroba brania substancji. To mhm. jest. To w ogóle branie substancji to jest jakiś mały. Przestanie branie substancji to jest jakiś mały początek. Ja musia, ja byłam chora na każdy aspekt swojego życia. Relacje, moje odbieranie świata, moje funkcjonowanie, moje, moje chore reakcje. Brak w ogóle. Nie wiem, mam wrażenie, że brak jakiegoś człowieczeństwa w ogóle byłam w kosmosie. Yy, więc. Co z tego, że ja przestanę chlać. Jakby. To jest mała część. To trzeba naprawić tyle rzeczy. To trzeba naprawić po prostu tyle sfer swojego życia. No i to trwa do dziś. Ile już, nie pijesz, nie bierzesz? W listopadzie będzie 6 lat. Co się zmieniło w tym czasie w Twoim życiu? Chyba wszystko. I, i mówię to, chyba wszystko się zmieniło. Nawet spanie. I kiedyś się budziłam po 15 razy w nocy. Co pół godziny się budziłam, co godzinę. Teraz przyspiam całą noc. Dzisiaj miałam koszmary. Ale to się nie zdarza. Szybko zasypiam. Kiedyś mogłam wiadomo, Także od jakości spania, po to, że nie mam kompulsji na jedzenie. Czasami. Mm -hmm. Przy cięższym momencie, owszem. Natomiast bez przesady. Relacje z rodziną. Zupełnie inne relacje z rodziną. E, odwaga. Jestem odważna. Ja miałam tak rozbudowany toksyczny wstyd, że ja się bałam o coś poprosić panią w sklepie. Bałam się przejeżdżać komunikacją miejską przez centrum. Jeździłam naokoło, bo się bałam, że kogoś spotkam. Bałam się kogoś spotkać. Teraz się nie boję. Teraz sama do, do Czego się bałaś, że spotkasz kogoś i... E, wiesz co, ja bardzo źle wyglądałam. E, miałam bardzo duży trądzik. Nie potrafiłam o siebie zadbać. Wyglądałam jak chora osoba. No. Więc się tego wstydziłam. Nie potrafiłam się ubrać za bardzo byłam takim cićmokiem trochę. Zakompleksionym, wystraszonym. No. Pojawiła się odwaga. Mhm. Co jeszcze? Coś, co mnie bardzo męczy. Niestety. To jest, to jest coś, co mogłabym wyjąć ze swojej głowy. Realne spojrzenie na świat. Jezu, jak to męczy. Boże, naprawdę. Nagle się okazało, że, że po prostu jest tyle strasznych rzeczy na świecie, które ja zagłuszałam e, alkoholem. E, że to, 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 to jest taki aspekt e, ciężki, dosyć. Że nagle ta nietolerancja i nieakceptacja e, bardzo, jakby, e, bardzo ją zrozumiałam i poczułam. Kiedyś tego nie rozumiałam i nie czułam. I w ogóle uważałam, że jestem takim złotym kwiatuszkiem wstąpającym po ziemi i nic mnie nie dotknie, a teraz mam jakąś taką realność, co się dzieje. Mm. W ogóle inna jakość przyjaźni. Yy, uwielbiam w ogóle. Na przykład wczoraj byłam z przyjaciółką na śniadaniu. Uwielbiam to. Uwielbiam to. Jeszcze z jej małym dzieckiem. Więc zupełnie inne spędzanie czasu. Teraz to, teraz to mi sprawia dużo radości i satysfakcji. Kiedyś chodziło raczej o picie. Dużo rzeczy robię w życiu, kiedyś się bałam. Czy było coś, czego się bałaś w trzeźwym życiu? nie no w ogóle yy, ja uważałam, że świat mi się skończył jak ja przestałam pić, iść, pać znaczy to, to w ogóle dla mnie bo było... no już koniec no, to już jest koniec mojego życia, I jeszcze pamiętam na terapii <grym> pracowałam w gastronomii musiałam zrezygnować I siedziałam z tą terapeutką i no i musiałam CV wysyłać ja mówię, co ja będę na recepcji? jako sekretarka w garsonce? i terapeutka mówi, no tak Marta a ja. Matko Boska, no. Ale ja to wzięłam. Wiesz? Musiałeś zmienić branżę ze względu na swoją chorobę. Tak. Żeby tak, Żeby mieć mniejszą styczność z, z tym swoim starym życiem, z tak. substancjami. Tak, okay. tak, tak. I no i dla mnie to już był koniec. Ja już wiedziałam, że każdy weekend spędzę sama, że będę po prostu oglądać filmy całymi dniami. Będę... A bo nie możesz wyjść na imprezę, tak? No tak, tak, tak. Więc ja będę siedziała sama w mieszkaniu. Będę oglądała seriale. Nie będę miała przyjaciół, znajomych i będę pracowała e, e, jako e, sekretarka. Tak to właśnie moje życie. No tak, tak to wyglądało. W, w barwach szarości. Tylko i wyłącznie. A się okazało, że miałam tak kuźwa nudne życie, jak ja piłam i pałam. Że to jest hit. Naprawdę. Ja robiłam non-stop to samo. To było naj... W ogóle, no, ja no, uważam, że dużo straciłam. Pamiętasz taki moment w tym swoim już trzeźwym życiu, kiedy trzeźwiałaś, zorientowałaś się, a, więc to jest trzeźwe życie. Fajnie. Coś innego mi się przypomniało. Pamiętam, jak po grupach samopomocowych my tam chodziliśmy na, na, na kawę. I ja pamiętam, że, yy, że wcale tego nie lubiłam. I wszyscy tak chodzili na tą kawę, i ja sobie myślę, a mm, to o to chodzi że teraz będę całe życie chodzić na te grupy samopomocowe i, yy, i będziemy pić tą kawę. I to było dla mnie takie kuźwa nudne. Myślę, Boże, a ludzie mówią, że to jest takie fajne. I tutaj jestem jakaś inna, że mi to po prostu kuźwa nudzi. Nie chcę z tymi ludźmi chodzić na tą kawę. I myślałam, że mi się to zmieni, że, że trzeźwość polega na tym, że ja na tą kawę z tymi ludźmi będę chciała chodzić. Nie. Nie, nie zmieniło mi się to. Ja lubię chodzić z jakąś koleżanką, natomiast nie, nie, nie w takich sytuacjach, po prostu tego do dzisiaj nie robię, ale zaczęłam tworzyć nowe swoje formy spędzania z tymi ludźmi czasu. Mm. E, więc e, wtedy się zorientowałam, co to jest trzeźwość. Nie to, co mi narzucili, właśnie narzuciły kolejne osoby, że trzeźwość to jest właśnie to chodzenie na kawę, to, 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 to. Sama sobie to wypracowałam, sama sobie zaczęłam e, wyszukiwać takich rzeczy po prostu pod siebie. Kiedy zdecydowałaś się powiedzieć publicznie, zacząć w ogóle mówić publicznie o uzależnieniu? Chyba miałam ze dwa lata abstynencji, uh -huh. ale e, miałam jakieś takie hashtagi na Instagramie typu Sober, ale to było takie nieśmiałe jeszcze, wtedy się tak nie mówiło parę lat temu o tym. Um no taka osoba, która o tym mówiła chyba jedyna, to była Gosia Halber, mhm. która, e, która, w ogóle bardzo wspiera mnie w mojej drodze, e, w ogóle w mediach i tak dalej i to jest, no, to jest też jedna z takich postaci dla mnie kluczowych, bo, e, bo jakie ja się dowiedziałam, ja w ogóle wyszukiwałam w internecie, mhm. e, czy e, ja w czynnym uzależnieniu dostałam książkę Najgorszy Człowiek na Świecie i nawet nie doczytałam do końca. Ciekawe to dla mnie było, natomiast nawet nie doczytałam, chociaż pamiętam, że, że śmiałam się w niebogłosy, szczególnie jak był taki fragment, że, że każdy uważa, że jest tam głupi, brzydki, coś tam. Co hmm. Pamiętam, no, no jedna z takich książek, no bardzo mnie jakoś rozbawiła. Natomiast jak zaczęłam trzeźwieć i sobie przypomniałam o tej książce, i ja wiedziałam, że to Gosia Halber napisała, no jakby gwiazda wiwy z moich młodych lat to wtedy sobie pomyślałam a może Gosia Halber jest uzależniona bo nie wiedziałam o tym, że jest i pamiętam, wyszukiwałam w internecie ale cały czas moja intuicja mówiła, to jest niemożliwe bo to jest Gosia Halber to jest, to jest kobieta która występuje przed kamerą. Osoby występujące przed kamerą nie mogą być uzależnione, które swobodnie się wypowiadają, tak? I pamiętam w tym internecie, grzebałam, szukałam, Boże, Gosia tam, czy ta Halber uzależniona. No i się okazało, że, że tak. I zaczęłam wyszukiwać też w ogóle inne tam gwiazdy, osoby z czerwonego dywanu. Eee, natomiast to było dla mnie bardzo pomocne, że ta Gosia, to ona, to ona jest narkomanką. Ona jest alkoholiczką i ja też mogę być. <grytanie> tak, a, a chwilę później ją poznałam i... Eee, no jakoś ta figura jest dla mnie istotą w moim przeżywieniu i w mojej tej drodze właśnie w mediach. Mhm. Z jakimi reakcjami się spotykałaś, kiedy mówiłaś ludziom, że jesteś uzależniona? A wszystko okej. Okay. W sensie ja się nie spotkałam z hejtem. Mhm. Chyba, wiesz, co. Ale chyba ludzie byli w takim szoku za każdym razem, że ja mówię, że jestem alkoholiczką, że ja w ogóle mnie to ciekawiło, jakie, jak, jakie będą reakcje ludzi. Mhm. Wiesz, ja, ja też mówiłam o tym, będąc młodą dziewczyną. Więc to tak samo, jak mówiłam wszystkim, że jestem lesbijką, gdzie nie wyglądam, wiesz, jakby, no co mogę powiedzieć, to, to chyba mój, to była, chyba właśnie mój wygląd i wiek, to, była, to był też taki obronny aspekt, że ludzie inaczej do tego podejdą, niż jakby to powiedział właśnie starszy mężczyzna, który, nie wiem, nie ma pieniędzy. Więc z zaciekawieniem na to patrzyli. Może z niedowierzaniem czasami, ale co mieli powiedzieć, no? Nie, nie słyszałaś czegoś takiego? Jesteś zbyt młoda, zbyt ładna na to, żeby być uzależniona? Raczej w. Raczej to su, y, dużo czytałam o tym, jak zaczęłam prowadzić kontent. Mhm. A co ty piłaś? A co ty ci że ty, ty tak uzależniona? Moja babcia. <laughs> no, no to tak. Jest coś takiego szczególnego, czego ludzie nie rozumieją, jeżeli chodzi o uzależnienie? E, tak, tak. Że, e, że to nie jest nasza wina. Mm. Że ludziom się wydaje, że, to, że jednak się ludzie uzależniają, bo za dużo wypili. Jakby nie, nie widzę tutaj. E, Połączenia ilości alkoholu z uzależnieniem. W sensie, że ja piłam podobnie do moich znajomych, myślę. Tylko różnicą jednak jest odbiór tego alkoholu, a nie sama ilość. Co ci dało mówienie o tym publicznie? Yy, wiesz, co ja w ogóle zaczęłam robić yy... po pierwsze? To jest jakiś mój potencjał, bo ja lubię i umiem gadać o niewygodnych rzeczach i o tematach tabu. Dużo osób uważa, że to jest moja jakaś terapia, ale to jest, może być, natomiast nie, nie jeśli chodzi o moje uzależnienie, a raczej budowanie mojej pewności siebie. Ja bardzo rozbudowałam swoją pewność siebie. Dzięki, dzięki mówieniu. To jest, Ja cały czas przekraczam jakieś swoje granice. Czyli zaczęło się od y, zdjęć na Instagramie. Jest, jak mnie stresowało wstawianie zdjęcia na Instagramie, to było, dla... Tak mi się trzęsły ręce, tak. Potem były relacje na Instagramie, potem był TikTok i y, jakieś tam. Y, ja nawet nie gadałam wtedy y, do kamery, znaczy do telefonu, tylko tańczyłam. <ślesz> Czyli moja kreatywność, ja jestem kreatywna, więc rozwija się moja kreatywność. No i od słowa do słowa, od filmiku do filmiku. Miałeś takiej sytuacji, że ktoś, kto właśnie ma w swoim otoczeniu bliską osobę, która jest uzależniona. Co ja mam jej mu powiedzieć, żeby pomóc? <laughs> Wiesz, to zawsze jak ktoś e, się mnie pyta w ogóle o to, jak pomóc bliskiej osobie, e, to e, no to pierwsze co ja mówię, e, no idź na terapię. Nie ta osoba, tylko ty idź na terapię. Dlaczego tak? E, Czy znaczy, to chyba zależy od sytuacji, Natomiast często widzę jednak e, często widzę jednak jakąś taką nadgorliwość w ludziach, nadgorliwość i chęć wpłynięcia na, na czyjeś życie. Ja sobie myślę, że no, jakby no, ta osoba musi też sama gdzieś tam zrozumieć pewne rzeczy? No mi gadanie nic nie dało drugiej osoby. Wtedy zadaję pytanie takim osobom, E, czy e, w takim razie, no bo ty osobo, tak, na przykład żono, chcesz, żeby twój, twój mąż przestał pić i zmienił swoje życie o 180 stopni, tak? A czy wyobrażasz sobie, namówić teraz tego samego męża, e, żeby e, codziennie biegał przez pół godziny? Zmienia się zupełnie perspektywa, bo e, ta żona sobie wyobraża, że, że, łatwo, że, że łatwo powiedzieć komuś, przestań, przestań pić. No ale nam w dorosłą osobę, żeby w takim razie kuźwa dla zdrowia biegała codziennie, tak? No, po prostu nie da się dorosłego człowieka, a nawet młodego człowieka, zmusić do codziennej aktywności. Kuźwa, no albo osoba chce, albo osoba nie chce. Po prostu zmieńmy myślenie. Więc to ja muszę sobie poradzić z tym, że, że, że osoba nie chce czegoś zmienić i albo się z tym pogodzę i będę z tą osobą żyła i próbowała stawiać granice, no albo nie będę chciała z tą osobą żyć tak? no ewidentnie jakby mi przeszkadza yy, przeszkadzają czynności tej drugiej osoby mogę powiedzieć o swoich uczuciach no bo no jakby tworzymy razem relację, no ale jeżeli osoba nie chce uczestniczyć w tej relacji, mhm. no to nie chce a zgłaszają się do ciebie młode osoby, czy niekoniecznie młode, które zastanawiają się, czy są uzależnione, czy nie są uzależnione, jak to poznać? No, do mnie się zgłaszają osoby zgłaszają. Do mnie przyszły osoby od bardzo młodych, ale nie tylko osoby uzależnione, też osoby, nie wiem, czy nie więcej osób współzależnionych w ogóle. Współzależnione DDA, uzależnione w bardzo różnym wieku. Ale młode też, i wtedy daję nadzieję, i mówię, że znam sporo młodych ludzi, jest coraz więcej młodych, dbających o siebie ludzi, trzeźwych. Znam dużą, super fajną ekipę takich dziewiętnastolatków, trzeźwych, długo. A jeżeli ktoś się pyta, po czym poznać, że jestem uzależniona? Uzależniona. Ja nie mówię, ja w ogóle nie mówię o objawach uzależnienia. Nie mówię, bo łatwo wtedy o mechanizm wyparcia. Mhm. Więc w ogóle tego tematu nie poruszam. Mówię, że jeżeli masz wątpliwości, to, to możesz poobserwować mnie, możesz iść do, do mnie, posłuchać innych twórców, mhm. możesz iść do grupy samopomocowej, która nie jest zobowiązująca i wcale nie musisz się identyfikować stricte z uzależnieniem, możesz iść na rozmowę do terapeutu uzależnień. Mhm. Jest cały wachlarz możliwości. Ale ja tego nie. Ja, no nie, ja tylko raczej mówię o sobie i ewentualnie o przypadkach moich znajomych. Mhm. Jakie dzisiaj masz marzenia? Yy, dzisiaj mam. <laughs> dzisiaj mam marzenia. No, o jednym nie chcę mówić, bo to jest bardzo w trakcie, więc okay. zobaczymy. Natomiast zarabiać na tym, co, co lubię. Mam marzenie zarabiać dużo pieniędzy. O czym się nie mówi, ludzie się o tym wstydzą. Jest, kultura polska jednak nie pozwala mówić o, o pieniądzach, więc ja chcę zarabiać hajs, chcę za to podróżować, chcę tworzyć jakiś fajny, miły związek wziąć ślub. Humanistyczny w Polsce.